Artur Gwóźdź, kolejny mocny weekend, ale już szczęśliwy, bo Paweł Pawlak wygrana, Łukasz Kopera wygrana. No tak, no wiesz, dzisiaj z wielkimi niepokojami, ale też tak naprawdę może nawet nie z niepokojami, tylko że dwie bardzo mocne walki. Widzieliśmy, że przeciwnik Pawła Pawlaka jest nieprzeciętny, ma dobry rekord, Rosjanin, mocny, silnie bijący. A Łukasz Rajewski, no sama klasa w sobie, także tutaj też wiedzieliśmy, że będzie wojna. No i takie dwie wojny były, nie? Także mieliśmy prawie trzy rundy i trzy rundy ciężkich walk. Paweł Pawlak decyzją, Łukasz Kopera nie dokończył decyzji, podał gilotyną. Także uważam, że no, bardzo ładny weekend zacięty i taki naprawdę po świetnych walkach i takie zaznaczenie, że naprawdę to są mocni zawodnicy. A propos tego niepokoju, no Paweł Pawlak zdradził tutaj w wywiadzie przed chwilą, że ciężko tam się chyba zatruł, tak? Czy miał po prostu problemy gastryczne i wahał się, czy w ogóle do tej walki wyjść. No było takie wahanie, bo tak naprawdę tydzień czasu miał refluksa, do tego doszły antybiotyki, które go na pewno lekko osłabiły i zastanawialiśmy się nad tą całą sytuacją, ale Paweł Wojownik, gdzieś to tam w nim się działo, bo jednak do walki on zawsze ma jakieś tam niepokoje i z nim akurat jest taki problem, że tutaj trzeba mocno o niego walczyć, żeby on uwierzył sam w siebie, bo umiejętności są nietuzinkowe, tylko żeby on wierzył sam w swoją tą opcję, którą w nim jest i drzemie, czyli ta siła. No i co, no i udało się, no i akurat fajnie wyszło. Tak się zawsze mówiło, Pawle, że on na sali treningowej jest takim kotem, a gdzieś tam potem ta głowa w walkach nie pracuje jak trzeba. I to jest prawda, jak rozumiem. No to jest prawda, tak? Pracujemy na tym mocno, jest lepiej, ale nadal będziemy jeszcze bardziej mocno pracować, no bo Paweł jest taki, że zawsze się znajdzie jakiś problem, że coś tam nie gra, to tutaj tego bucik, albo nie szło do nieprzygotowania i sobie sam szuka odpowiedzi już na coś, co nie tego, a tak naprawdę nie ma żadnej odpowiedzi, bo jeśli on uwierzy tylko w to, jakie ma umiejętności, jak jest mocny, no to potem jest tak jak dzisiaj, że te walki naprawdę są fajne w jego wykonaniu i pokazuje, że naprawdę jeszcze to UFC mógłby jeszcze zawalczyć. Nie? A ty, Artur, jesteś raczej z gatunku, który popycha do walki tych zawodników, jeżeli mają taką sytuację, czy mówisz, że nie, słuchaj, możemy zrezygnować z walki, zrobimy to w innym terminie? Wiesz co, ja zawsze słucham zawodników, nie? Ja zawsze słucham zawodników i ich trenerów, czyli jeżeli mój zawodnik naprawdę jest coś nie tak i trenerzy mówią, że sobie tego, to odpuszczamy, nie? Zdrowie zawodnika jest dla mnie najważniejsze. Wiesz, dzisiaj jest taka sytuacja, że co z tego, że wyjdzie do walki, jak potem może być jego koniec kariery. Nie, tutaj nie tego. Zresztą to nie ma takich pieniędzy. Podejrzewam, żeby żadnych pieniędzy nie ma, jeśli chodzi o zdrowie zawodnika i tak naprawdę zawsze będę się słuchał trenerów i zawodników i taką będziemy wspólnie podejmować decyzję. Wspomniałeś o UFC. Chciałbyś pchać takich zawodników jak Paweł Pawlak, czy chociażby właśnie Łukasz Kopera w tym kierunku? Wiesz co, myślę, że Tomek Kondraciek akurat z przeciwnego na rocznik. Ale razem obiad jedliśmy dzisiaj wszyscy, także... Zawsze jemy, to jest sport, akurat wiesz, akurat to są moi koledzy i jeden wygrywa, jeden przegrywa i taka jest kolej rzeczy. I kibicowałem tak samo i byłem Łukaszowi Koperze, bo to jest mój zawodnik, ale lubię Łukasza Rajewskiego i od samego początku nie było żadnej złej krwi. A co do tej sytuacji z tym, co powiedziałeś, czyli z UFC, no wiadomo, że chciałbym, żeby któryś z zawodników Adnoxa w końcu był w tym. No wiadomo, że najlepsze, największe szanse mają ciężcy. No i mieliśmy ostatnio na przykład Łukasza Brzeskiego, który jeśli podszkoli swoje umiejętności i naprawdę jeszcze troszeczkę nawet będzie pracował, no to myślę, że to jest taki zawodnik, który jest chyba najbliżej tych takich ciężkich zawodników. Andrzej Grzebek, fenomenalny tego, tylko te 77 kilo jest tak mocno obsadzone na świecie i przede wszystkim w tej federacji, że ciężko jest się dostać. No mam kilku fajnych zawodników, myślę, że tutaj oni sami się bronią wynikami, no bo niektórzy ich kiedyś skreślili, niektórzy gdzieś mówili, że jest inaczej, a jednak chyba mam do nich rękę i ci zawodnicy wracają pod skrzydłami Adnoxa tylko zwycięzcami. I o to chodzi właśnie, Łukasz Brzeski, no gdyby nie ta główka, nazwijmy to, to by wygrał z Michałem Kitą, czołówką wagi ciężkiej w Polsce. No tak myślę przede wszystkim, że tak, pierwsza runda zdecydowanie dla Michała, druga taka wyrównana, ale może nawet nie wyrównana, bo tam była przewaga Łukasza, czyli druga runda była Łukaszowi liczyli, pewnie tak było według sędziów. I trzecia runda zdecydowanie Łukasz i tak naprawdę tutaj ten jeden punkt odebrał mu to zwycięstwo. Remis tak naprawdę, to była taka walka naprawdę na jedną i drugą stronę, obydwoje zostawili kupę charakterów, no fajny rewanż się szykuje, jeśli będzie, ale ja będę nadal obstawiał to, że jak będzie na szali pas, robimy rewanż, a jak nie, to nie. Pewnie jakby się dało, to byś chciał być w dwóch miejscach w tym samym czasie, bo cię envio, tak? I też walczy twój zawodnik. No tak, jest mój kolega, który pomaga mi przy całym Arnoxie i mocno mnie wspiera, mówię tu o Krzysztofie Latosze, który ze mną współpracuje bardzo ściśle i on pojechał do chłopaków, żeby być z nimi, żeby też ten Arnox miał tam jakieś wsparcie.
No i też bym tak chciał być. Może nawet moglibyśmy to zrobić, tylko niestety zostałem bez auta, bo Krzyżyk pojechał. No byśmy skoczyli do tego Torunia szybciutko, chociaż tutaj się zapowiadają ciekawe walki. No co, mamy tam młodego prospekta, świetnego, Bartka Gładkowicza. Staje przed wielkim wyzwaniem, bo tam jest lokalna chyba tam jakaś wojenka i gdzieś tam będą chcieli sobie wyjaśniać na lokalnym gruncie. No i Dawid Kobiera, który niestety na ostatniej gali ACA nie udało mu się pokazać tego, co potrafi. Ja słyszałem, że fajnie się fajnie się prezentuje i w Ankosie był ostatnio na przygotowaniach, także myślę, że tutaj jeżeli wrócimy 4-0, tak jak napisałem ostatnio na poście, że będzie tak tego, no to ten Arnox naprawdę zrobi robotę i tak jak ostatnio rozmawialiśmy, no zrobimy ten licznik, ile faktycznie tych walk, no bo naprawdę ostatnio fajnie to wygląda, nie? Artur, wielkie dzięki. Już na koniec takie insighty. Czyli to jest tak, że gdzieś tam poza klatką wszyscy się lubimy, że tak powiem. Czy wy się lubicie jako menadżerowie, inne teamy i potrafisz zjeść obiad z Tomkiem Kondraciukiem? Wiesz co, z Tomkiem się znamy, zresztą jestem z Poznania, tak? Także znam się z tymi chłopakami od bardzo długiego czasu. Zanim jeszcze wyjechałem do Wrocławia, się znaliśmy i trenowaliśmy razem wspólnie w Gennesie. Także tak naprawdę tutaj nie było złej krwi od samego początku. Są teamy, gdzie gdzieś tam coś nie pasuje. Pewnie, no, jedni się lubią, jedni tego czasami z gra pozorów, polityka. Wiesz, doskonale, no tak to wygląda. No to, kurwa, to nie wszyscy się lubią i nie wszyscy sobie przytakują i tak dalej, bo za plecami są różne rzeczy. No, taka jest prawda w każdym świecie i w tej sytuacji. Co do teraz menadżerów, to ja mam dobre relacje, nie? Na pewno mam dobre relacje z Pawłem Kowalikiem, z Arturem Ostaszewskim też, chociaż mieliśmy tą ostatnią wojenkę Michała z Łukaszem, ale tutaj nie ma żadnych tego, zawsze jest ręka i tak dalej. Z Pawłem Kowalikiem nawet współpracujemy. Także... Z Pawłem Kowalikiem na tym skończyliśmy. No właśnie, z Pawłem Kowalikiem jest taka sytuacja, że on robi galę i posiłkuje się moimi zawodnikami i to jest fajne, no nie blokuje mnie, że po prostu kurczę, bo jest inny menadżer, nie wezmę od niego, bo tak dalej i tak dalej. Nie, no patrzę, że są też dobrzy zawodnicy, też to wykorzystuję. Oczywiście Paweł płaci więcej, żartuję, tu się akurat dogadujemy. Jest wszędzie, zawsze ci zawodnicy mogliby mieć większe pieniążki i tak dalej, ale robi fajny turniej wagi ciężkiej teraz. Młodzi perspektywiczni zawodnicy w tym turnieju będzie, nie może, niech zostawię to Pawłowi, ale jeden z moich zawodników też wagi ciężkiej, a Adriana Bartosińskiego już ogłosili, walczy w fajnej walce. Także myślę, że no co, jeśli relacje są zdrowe, jeśli relacje międzyludzkie i tutaj między nami są na takich normalnych, szczerych zasadach, to nic się nie potrafi spierdolić, bo tego nie można tego, nie? Chyba że naprawdę wchodzą już osoby trzecie, gdzieś tam podkręcają całą sytuację. Zresztą wiecie, w swoim środowisku tak samo, jeden któremuś tego... Nie, tutaj myślę, że jeżeli to jest zdrowe, jeżeli kurwa mamy to jakąś złą krew i ze sobą porozmawiamy, to nie ma możliwości, żeby coś spieprzyć. A z drugiej strony tak naprawdę jesteśmy na tym rynku, tak naprawdę tam w trzech tak mocno gdzieś usytuowani, że mamy tych więcej tych zawodników i można tylko współpracować i ja uważam, że to jest fajne i będzie się to jeszcze lepiej rozwijać, a jak widzisz sam, KSW robi kolejne gale więcej, FEN będzie robił więcej walk, Babylon teraz 18, mamy naprawdę, armia się fajnie rozwija, no to co, no zróbmy coś fajnego i dawajmy tych zawodników, te RWC też fajnie, mamy mniejsze gale, gdzie ci chłopacy mogą się mniejsi rozwijać i mogą sobie z tego, a lokalni wojownicy, tak jak na przykład na NWO, robią walki wieczoru, no to chwała tylko, róbmy to. Miałem kończyć, ale to jest ciekawa kwestia, kasa u zawodników, wiesz, no też trochę obserwuję gdzieś tam, niech to nie zabrzmi źle, ale no widzę, czym, kim jeździ, jakim samochodem, który zawodnik jeździ, jak mniej więcej żyje. Wydaje się, że to wcale nie jest taka zła kasa, że gdzieś tam ci sponsorzy pozwalają żyć tak na co dzień, a ta kasa za walki to jest taki bonus. Wiesz co, tak jest, bo jeśli byś tak porozmawiał z zawodnikami, to większość tych pieniędzy i tych dodatków są z tych sponsorów. I taka jest prawda. Kasa za walki jest bonusem, ale jeżeli ten zawodnik wie, że ten bonus za tą walkę jest fajny, przyzwoity, no to też wie, że ma o coś walczyć. Wiadomo, że wszystko się nakręca wokół tych sponsorów i tak naprawdę tylko dzięki tym sponsorom oni mogą normalnie funkcjonować i dostają dodatkowe bodźce, dodatkowe finanse, żeby można było rozwijać, a przede wszystkim żyć godnie. Co do tych aut, to wszystko jest wypożyczone w Gesing. Artur. Także tak naprawdę, wiesz, ja uważam, że bez nich, bez tych sponsorów i tych ludzi takich też zarażonych tą pasją, którą my jesteśmy zarażeni, czyli MMA, nie byłoby miejsca, bo są takie federacje, które dadzą więcej pieniędzy, no ale to też musisz mieć jakiś poziom i może też być już gwiazdą, to wtedy jesteś w stanie wyrwać te większe pieniądze. A ci młodzi chłopacy, no nie jest tego. Tylko nie, czasami to się obraca bardzo źle, nie? Bo czasami młodzi chłopacy wygrają dwie walki i są Conorami i McGregorami i oni już nie potrzebują menadżerów, nie potrzebują nikogo i oni będą, wiesz, rozdawać karty i oni chcą pieniądze jak chłopaki, kurde, którzy naprawdę zostawili tyle serca i tego i są gwiazdami KSW. Dlatego do nich pokora. A reszta naprawdę, myślę, że jeżeli to będzie się tak rozwijało, jak w takim tempie, jak teraz jest, to jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby mieć naprawdę, już mi się wydaje, nawet ostatnio rozmawiałem
z szefem KSW, że to tak naprawdę jesteśmy numer jeden w Europie, jeśli chodzi o MMA. Już chyba tak jest, nie? Także to myślę, że jesteśmy naprawdę na dobrej drodze, że tego, i jest to popularne. Jak widzicie, dzisiaj też mnóstwo ludzi na gali ACA. Tylko cieszyć. Dzięki wielkie, Artur. Pytają ludzie w komentarzach, kiedy pokażesz zdjęcie, jak byłeś największym dzikiem w Poznaniu. Zrobimy to, obiecuję. Przyjadę do ciebie, umawiamy się na taki dłuższy wywiad i pogadamy. To ja obiecuję, żebyś przyjechał. Mam uszykowane. Ostatnio zostałem na 40, już to było 2 lata temu, także już jestem stary dziad. Dostałem taki piękny zestaw wszystkich zdjęć z moich dawnych lat i tak dalej, i tak dalej. Mam dla ciebie uszykowaną niespodziankę. Z przyjemnością. Będę. Wielkie dzięki. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do zobaczenia. Hej.